Z wykształcenia ekonomista, informatyk i japonista. Zawodowo szef Stowarzyszenia Korespondentów Zagranicznych akredytowanych w Polsce. Mowa o Jacku Wanie, który w ramach bloku spotkań z Bliskim i Dalekim Wschodem wygłosił wykład dla studentów w Kolegium Civitas. Zdecydowanie czuję się Polakiem. Jestem Polakiem, wychowany w polskiej kulturze i tu się wychowałem, tu wykształciłem, także na pewno moje miejsce jest tutaj. Niemniej część mojej duszy cały czas pozostała chińska, tego się zmienić nie da. Zarówno gość, jak i organizatorzy byli pozytywnie zaskoczeni liczbą przybyłych słuchaczy. O swoich zainteresowaniach i wrażeniach, jakie zrobiło na nim spotkanie, mówi Piotr Brechta, student trzeciego roku politologii. Jestem zainteresowany tą tematyką, Japonią ogólnie. Gdy się dowiedziałem o tym, że będzie prowadził wywiad w naszym instytucie, postanowiłem jednak skorzystać i przyjść. Spotkanie zorganizowane zostało przez Studenckie Koło Naukowe Politologów. O pomyśle i realizacji mówi jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia. W zeszłym roku zebraliśmy się na zebraniu koła. Pomyśleliśmy, trzeba coś zrobić, żeby zainteresować ludzi naszego instytutu. Coś zrobić, żeby zainteresować szerszą grupę, a nie tylko ludzi związanych stricte z polityką, i doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy spotkania z Bliskim i Dalekim Wschodem. W przyszłości koło chce zorganizować podobne bloki, między innymi dotyczące ekonomii europejskiej.